polipy nosa. Świadczą one o przewlekłym procesie zapalnym błony śluzowej wnętrza nosa. Jak im zapobiegać, jak z nimi walczyć, o tym już za chwilę. Polipy nosa są łagodnymi naroślami na błonie śluzowej nosa. Przyczyna ich powstawania do końca nie jest wyjaśniona. Ryzyko zachorowania wzrasta u osób cierpiących na katar alergiczny. W przypadku, gdy mamy podejrzenie, że tło jest, dajmy na to, alergiczne, stosujemy typowe leczenie odczulające alergiczne, leki zarówno ogólnie działające przeciwalergiczne, czy miejscowo działające, stosowane nawet wewnątrznosowo. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest leczeniem nieskutecznym, odczulanie, stosowanie szczepionek również nie przynosi oczekiwanych efektów. Zawsze na samym końcu tej drogi leczenia jest leczenie zabiegowe. Od kilku lat miałem kłopoty z zatokami, które powodowały to, że się nie najlepiej czułem, przeziębiałem się dosyć często. I po tym, jak w ostatnim roku miałem cztery takie przeziębienia w zasadzie pod rząd, zdecydowałem się na zabieg w klinice. Polipy w nosie często utrudniają swobodne oddychanie przez nos. Gdy polipy stają się przyczyną częstych zapaleń zatok przynosowych, muszą być usunięte w trakcie zabiegu operacyjnego. Metodą aktualnie z wyboru w leczeniu polipów nosa jest zdecydowanie funkcjonalna endoskopowa operacja nosa i zatok, czyli to, czym się właśnie zajmujemy i to leczenie prowadzimy w technice endoskopowej. Zabieg funkcjonalnej endoskopowej operacji nosa i zatok w przypadku polipów nosa rozpoczynamy od znieczulenia. Znieczulenie we współpracy oczywiście z doktorem anestezjologiem. Jest to znieczulenie zwykle w postaci sedacji czy znieczulenia ogólnego. Natomiast my ze swojej strony jako chirurdzy laryngolodzy stosujemy znieczulenie lokalne, miejscowe. Po znieczuleniu pacjenta miejscowym wprowadzamy w technice endoskopowej specjalnie przygotowane kamery na sztywnych optykach, które są w stanie nam bardzo precyzyjnie zobrazować lokalizację zmian, wielkość tych zmian i stopniowo, wykorzystując następnie różne techniki i czy manipulatory, czy same narzędzia mikrochirurgiczne, posiłkujemy się również techniką laserową, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie te zmiany polipowate usunąć. Sprawą bardzo istotną jest to, i trzeba o tym pamiętać, że nie ma takiej możliwości, żeby pacjentowi dać 100% gwarancję, że te polipy nosa nawet po leczeniu dość radykalnym, zabiegowym nie nawrócą. Te polipy mają zawsze tendencję nawrotowości. Każdy pacjent o tym jest informowany, wiemy o tym i staramy się oczywiście dążyć do jak najrzadszych nawrotów choroby.